body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć i czołem, moi kochani. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. Moi drodzy, wracamy na trasy. No, Bułgaria okazała się naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo ładna. Klimat, słuchajcie, jest gruby, jest fajnie. Kojarzy mi się to troszkę z Polską, takie wiecie, wąskie drogi, ładne miasteczka, zieleń naokoło. Fajnie, fajnie i jeszcze raz fajnie. Zobaczmy, na co możemy sobie pozwolić. Nie mam za bardzo kasy. Jak widzicie, jestem na minusie, więc trzeba tutaj, że tak powiem, cisnąć. Natomiast, kurczę, boję się spychacza, bo... Ja mam ciężarówkę na takie rzeczy. Więc damy albo to, albo to. Wiecie co, damy to, bo jest bliżej. Zobaczcie, drewno, żebyś tam podjechać chętnie daleko do przodu. A szkło pakowe to jest właśnie to, czego ja dzisiaj potrzebuję. A szczególnie te 11600 to jest to, czego potrzebuję. Monsterek jest. Sygnał GPS, system gotowy do pracy. Skręć w prawo. Żeby nie zamulać bardziej niż zwykle, jedziemy, słuchajcie. Nie wiem gdzie, bo mówię, jeszcze tak naprawdę to jest moja pierwsza wizyta w Rumunii. Nie ogarniam jeszcze, co tu gdzie leży, ale no, te wioseczki, te miejscowości, te miasteczka są fajne. I chyba miło tutaj będzie troszkę czasu spędzić. Nie będę się kierował teraz tak bezpośrednio na południe. Dlaczego? Dlatego, że dopiero co kupiłem ten dodatek. I chciałbym trochę tą Rumunię pozwiedzać. Więc zamiast robić te takie podwójne naczepy na górze, pojeździmy troszkę tutaj, żeby pozwiedzać, pooglądać, jak to wszystko wygląda. To jest taka trasa, wiecie, standardowa, 400 km. Czyli coś, czego nam, myślę, teraz potrzeba. Jak wiecie, będę starał się póki co trzymać takie właśnie odcineczki półtora godzinne. Znaczy pół godzinne, co ja gadam. Dzięki temu będzie można... Dzięki temu będę w stanie nagrywać odcinki codzienne. Aczkolwiek, no, muszę stwierdzić, że mówiąc delikatnie, ETS-ik nie cieszy się popularnością, ale mi daje dużą satysfakcję. A ja się, że tak powiem, chyba oduczyłem od grania solo. I chyba jest mi lepiej, jak sobie trochę pogadam po prostu. Naprawdę. Spowodowałem kolizję na parkingu, zawadziłem pnę na czapę. No nic, jedziemy. Mam 450 km, więc to jest. Skręć w lewo. 7, jakieś pół godzinki. Bo nie wiem do końca, czy będę jechał przepisowo, czy nie. Znaczy, oczywiście, znacie mnie. Chcę jechać szybciej niż norma przewiduje, ale że to no takie, wiecie, wąskie dróżki. To nie ma mowy o jechaniu jak szalony po 100 na godzinę, po czy tam po 120 na godzinę, więc trzeba też brać to pod uwagę. Troszkę żałuję tego ciężkiego ładunku, ale wiem, że no mój pojazd nie jest przygotowany na takie warunki. Mam za słaby silnik. A wziąć ładunek i potem jechać 20 na godzinę, to było przegięcie. T
Tutaj mam miejsce, gdzie spałem. Przygotuj się do stołu. Bardzo fajnie w ogóle jest rozwiązany ten parking. Świetna sprawa, taki wiecie, życiowy, normalny. Masz gdzieś tam uliczkę, zakręci budkę z kebabem albo z hot dogiem i parking. Świetna sprawa. A nie tylko, że stacja i stacja. Póki co jakby to było tylko takie drogi jak teraz, czyli takie wiecie, łagodne, długie zakręty, to jest spoko, to można wtedy nawet jechać szybciej, szczególnie, że nie ma dużego ruchu, więc można zakręty ścinać i ten murek z boku, fajna sprawa, klimatycznie mega, czuję się jak jakiś w Beskidach, fajnie, tutaj te góry naokoło skały. O, na górze pociąg. Fajowa sprawa. Tylko ciekawe, czy będzie taka cała trasa, czy nie. Ale w sumie, jak to ma być tak klimatyczne i tak ładne, to... Pociąg jedzie. Czy ja musiałem się zapatrzeć na pociąg i sobie uszkodzić ciężarówkę? Naprawdę. W normalnym świecie to bym już zbił całe szkło, nie? Dobrze, ale 14 to chyba nie jest źle, bo wtedy się jeszcze nie psuje się silnik dopiero przy 15. Ale wydaje mi się, że taka będzie ta trasa piękna. A żal, bo nie można się za bardzo rozglądać. O, jaki ładny górski potoczek. Świetnie to wygląda. Ale trzeba jechać. No tak naprawdę dojedziemy na 20. Mniej więcej. Bo będziemy jechać troszkę szybciej, myślę, niż przewiduje trasa. Więc tak naprawdę jak dojedziemy, będzie późno. I trzeba będzie tak naprawdę od razu brać kolejną trasulkę, żeby jak najmniej tego spania było, a jak najwięcej kasy zarobić. A jeszcze mam, podejrzewam, z 10 tysięcy przecież euro w ciężarówce. Kurde, jak ja żałuję, że mam tą ciężarówkę teraz. To muszę ją naprawiać, wiecie, wypożyczonego sprzętu już się nie naprawiało. Zarobek był mniejszy, ale kasa szła do ciebie. No nic, jedziemy, nie ma co płakać. Mam za to moją chłodziarkę w środku, więc jest pozytywne. Zawsze można sobie jakiegoś zimnego monsterka potrzymać. Oczywiście ultra bez cukru. Ejo. Dzień dobry, Ganciu, dzień dobry. Jeżdżę po Rumunii. Co tam słuchać ciebie ciekawego? Nudziło mi się, to tak to wybiłam. Ach, bo ci się nudziło, to przyszłaś. No dobrze, to idź na spacer na dwór, taka ładna pogoda. Za gorąco. Dupa ci się spoci. No dobrze. Dupka ci się spoci. Myślę, że cię spociła, byłem na siłowni. Wolę, jak jest zimno po prostu. To chyba nie w lato, moja droga. To nie w lato. Dzisiaj robiłem najgorszą część ciała. Jaka jest najgorsza część ciała, pani Ganko? Jeszcze raz.
Dzisiaj na siłowni robiłem najgorszą część ciała. Czyli co? Nogi! Nogi są najgorsze. Nikt nie lubi robić nóg. Nogi jest najłatwiejsze, co można zrobić. Najgorsze. Nieprawda. W moim przypadku to chyba najłatwiejsze, bo nogi jesteś kobietą, to dlatego. Ale my chłopaki nie lubimy robić nóg. Klatę, bicka, tricka, tak, nawet barki, ale nogi to jest koszmar. Nie mogłabym sobie szybciej zrobić bitkę jak nogi, bo u mnie nogi są już silne. Nogi są blech. Nawet wrzuciłem filmik na grupie na Facebooku, jak robię nogi. Ale nogi to jest koszmar, nienawidzę. Nienawidzę robić nóżek, to jest jakaś porażka. Ale trzeba, bo to trzeba robić dla zdrowia też nogi. A teraz jest stream na żywo, czy co? Nie, nie, nagrywam odcinek. Już mnie to myli, bo pisałeś, że coś jest o 18, ja je dobrze wyczytałam. No, ATS-ik jest, ATS-ik, tylko nagrywam odcinki, bo teraz nie streamuję, bo nie mam jak się rozłożyć, nie? Nie mam jak z mikrofonu przygotować, nie mam jak monitora takiego podłączyć, więc nic takiego nie robię, tylko nagrywam. Odcinki i mam w tej chwili chyba, teraz chyba pojawił się 6 albo 7, mam jeszcze 10 dni do przodu nagrane odcinki, więc... A kiedy z powrotem wrócą live'y? A podejrzewam, że w połowie sierpnia. A co się stało? I tak nagle? No mam remont w domu, więc nie mam jak się rozstawić z monitorem i ze wszystkim. A zaraz wyjeżdżam na działkę, więc też nie będę mógł streamować. Nie, no rozumiem. Mam remont kuchni i salonu, więc tak naprawdę wszystko jest u nas w sypialni na stole, łącznie z czajnikiem, mikrofalą i chlebakiem. I nie mam jak monitora rozłożyć drugiego, tak? Czy mikrofon, nie mam na to miejsca. Masz jakiegoś innego pokoju? No mam, hani pokój, w którym są rzeczy z dużego pokoju, więc... Aha, no tak. No poprzednio też tam nie mam nic, no. Znaczy meble to tam są wyrzucone, ale... Tutaj wszędzie są dookoła mnie pudła i tak naprawdę w sypialni, w której teraz siedzę, jest jakieś... 1,5 metra kwadratowej powierzchni na podłodze, bo została jeszcze jest w rzeczach, nie? Na stole jest tyle, że się laptop zmieści i myszka z podkładką, ale tylko dlatego, że zdjąłem część rzeczy ze stołu, położyłem na podłodze, więc nie mam miejsca, nie mam po prostu warunków w tej chwili. No, zapewne nie chcesz pokazywać, tak? Nie ma czego pokazywać, no. Nie ma czego pokazywać. No ale też nie mam miejsca, nie mam warunków. No, żeby streamować, musiałbym sobie normalnie mikrofon wyłożyć na statywie, a mnie trochę szkoda, bo tu jest wszędzie pył, tak? To raz. No mógłbym w teorii tak jak teraz to robię, czyli gadać do mikrofonu w laptopie, no, ale musiałbym mieć czat, a żeby mieć czat, to musiałbym położyć monitor, a nie mam gdzie go położyć, no albo trzeć na komórce, co jest niewygodne po prostu. Więc tak jak odcinki. No spoko, jak coś to czekam oczywiście w połowie sierpnia, nie? Teraz może dostawcie chodzić, bo ona nagrywa klocki. Ja nie wiem, że w sierpniu na pewno sobie idę do kina. O, dobry argument, na co? Na obecność. Nie oglądałem żadnej części, ale ty lubisz takie filmy, a ja nie bardzo. Co zwykle słyszałam, to ludzie chwalili Obecność 2, że podobno lepsza była od 1. Zjedź z ronda.
Zresztą ty, Marek, podobno nie lubisz horrorów, to nawet nie ma może. Nie lubię, bo są straszne. Wiesz, czasami... No zdarza się, że niektóre horrory ten, ale nawet jakbym się bała, to i tak bym poszła obejrzeć. Czy oglądałem kilka horrorów w życiu? Jakieś tam, nie wiem, The Ring, coś tam, Reki oglądałem. To oglądałem horrorów. No, Piłę też, Piłę też oglądałem. No mów. Normalnie zrobimy zjazd do ciebie i kino robimy domowe na podstawie horrorów. Nigdy w życiu. Ja oglądałem kilka, może nawet kilkanaście horrorów w życiu, ale nie lubię. Po prostu to nie sprawia przyjemności. No chyba są o zombie, a to dlatego, że o zombie. Ale wiesz co? Samemu oglądać to wiem, ale z grupą ludzi byś dalej nie obejrzał? No to obejrzałbym, no ale nie lubię, no. Jak myślę o horrorach, to jest taki film, mówiłem nie pamiętam, 30 dni mroku o wampirach. Że napadają jakąś tam wioskę na Alasce czy gdzieś tam i tam generalnie se żerują przez 30 dni, bo słońce nie wchodzi, nie, bo jest tam zaćmienie. I generalnie pamiętam ten film, jak oglądałem, jak byłem właśnie na działce u mnie. Nawet chyba z Hanią, tylko damy kogo naspała już. I potem pamiętam, jak szedłem z psem i potem skończyłem ten film oglądać, kładę się do łóżka i światło włączyli, nie? Bo burza szła. No to już takie lekkie, lekka kreska na majtkach, nie? A potem tak leżę i zerwała się wichura i na przykład ci wali jakieś drzewo, gałąź w szybę, nie? I po prostu to palpitacja serca. Mimo, że wierzę, to głupota. Ale jakoś tak nie lubię horrorów, no. Dobra. Leżysz i to ci gałąź w okno stuka, nie? Albo leżysz, bo jest psem i na przykład budzi cię pies, bo nas czekać na przykład o 3:00 w nocy, a to dopiero posypiałeś po horrorze, nie? I tak ja... Tam tętno wszystko, nie? Także to takie miłe rzeczy, ale no ja generalnie za horrorami nie przepadam. Wiem, że są irracjonalne często i to nie ma czego się bać, ale no, czasem człowiek tam się przelęknie. No, bo Piła, na przykład Piła była często obrzydliwa, tak? Chyba druga, trzecia część była dość przegięta. Ale to kto lubi, no. Słuchaj, ja na przykład ostatnio nie oglądam żadnych horrorów, a czasami mam, że jak śpię, to zaraz śnią mi się takie horrory, że masakra. No wiadomo, i czasami zdarza się tak, że nie możesz wybudzić się ze snu, to ja tak jakby swój sen kontynuuję, dopóki się nie zakończy. A tutaj mam wideo kumpla, no, który jest generalnie fanem rozlewu krwi i go takie rzeczy pasjonują, jakieś wiesz, filmy z egzekucji, sadistic.pl i tak dalej, no. To generalnie słabo, ale generalnie tak jest. I on... Sadystyczny pornole też. Nie wiem, nie spytam się w twoim imieniu. Natomiast generalnie chodzi też o to, że nie pamiętam, w którym z filmów o nawiedzeniu przez szatana tam było tak, że chyba 3:33 to jest jakaś tam godzina szatana i wtedy on się ujawnia tam złe moce, nie? Czy tam demonów. Coś takiego było. I właśnie mój kolega Irek oglądał te filmy, bo lubi i robił sobie taki jakiś właśnie cykl z egzorcystą i z tymi klimatami i potem przez 2,5 miesiąca codziennie się budził o 3:33 sam z siebie, nie? Otwiera oczy, patrzy i 3:33, nie? I można dostać wtedy schizę. Tylko on to lubi. Schiza dostać, no może dostać kręćka z tego powodu, myślę. A on tak się wkręcił właśnie w temat, że się codziennie budził o tej porze. To, myślisz, że to był przypadek? Nie, to nie przypadek, to po prostu działa podświadomość. Przejął się filmem i to tak działa. Ludzie potrafią, ja nie potrafię, ale mam znajomych, którzy potrafią sobie ustawić
zegar na wstawanie wewnętrzny. Wstają bez budzika, kładą się spać na przykład, nie wiem, o 19 i sobie mówią, obudzę się o 5.38 i otwierają oczy o 5.38. Są takie osoby, u niego to podziało w tym sposobie, to była 3.33. Też tak szczerze mam, jak chcę, jak nie chcę, to idę spać dalej. No tak nie potrafię. Ja się czasem obudzę, to ja wstaję regularnie od 2 tygodni, tak około 4.50. I czasem się obudzę tam 4.48 albo coś, ale jeszcze pół godziny se kiłam i drzemię, potem wstaję, nie? Zależy na to, do pracy inne, ale czasem od razu wstaję. Natomiast tak jest, no, ludzie tak potrafią zrobić. Mam takiego znajomego, który tam, powiedzmy, mówiąc najogólniej, służył w wojsku. I on na przykład zasypia. On potrafi zasnąć na przykład na 7 minut i się obudzić. Mówi sobie, że ma powiedzmy 15 minut przerwy i potrafi 15 minut spać, budząc się i potem zaspiać się, budząc bez budzika, nie? Ale to jest coś, czego się nauczył w wojsku, bo jak powiedzmy jeszcze na misji gdzieś tam, to takie rzeczy się przydają. Mają pół godziny przerwy, to idą na pół godziny spać, tak? Mają 3 godziny, 15 minut przerwy postoju, to 15 minut idą spać. To się jakby tam zdarza, bo musi się zdarzyć. Ale do tego trzeba być hardcore'em. Żeby robić to zawsze o każdej porze. On potrafi zasnąć na siedząco na przykład, nie? Na 8 minut, bo trzeba zostało przerwy i się kładzie spać na 8 minut, to otwiera oczy i dalej działa, nie? Ja teoretycznie mogę zasnąć. I jak chcę, to się tam obudzę za jakiś czas, patrzę, która godzina, a o tej się chciałam obudzić fajnie. A w moim przypadku to normalnie narkoleptyczka. No widzisz. Jedź prosto. A po prostu moim hobby jest jakby spanie, więc to w sumie chyba normalnie. Trzymaj się prawej strony. To zupełnie jako moje żonki. O każdej porze dnia i nocy ona idzie spać i idzie spać. Aczkolwiek to jest, ja słuchałem kilka programów, na przykład w Tokio FM właśnie z takim lekarzem, co jest tam specjalistą od snu i tam bezsenność leczy i tak dalej i to jest właśnie bardzo niezdrowe ponoć długo spać, bo zaburzasz funkcję swojego organizmu strasznie. Nie wiem w jaki sposób. W jaki sposób? No bo musisz sobie odpowiedzieć, Rancia, po co jest sen? Sen? No. U mnie sen to normalnie jest... No, no teoretycznie zawsze mi mówiono, że wystarczy 7 godzin na spanie, nie? Zależy od wieku. Młode osoby potrzebują nawet 12, powiedzmy tak od 18 do 25 potrzebuje z 8 godzin. Od 25 do 35, 7 i potem to się zmniejsza, czyli tak naprawdę trzeba spać tyle godzin, ile trzeba spać. Dlaczego? Bo jak jestem w moim wieku, tak, i mam powiedzmy 30, powiedzmy 6 lat, no ja powinienem spać jakieś 6-7, no 6 godzin, powiedzmy 5-7, no powiedzmy 6, tak? I jak idziesz spać i starasz się być świadomy swojego ciała i swojego organizmu, no to ja w momencie spania 6 godzin zregeneruje się tak samo, jakbym miał spać 10 godzin. Czyli jakby nic mi nie dadzą te dodatkowe 3 godziny snu, czy tam 4. Bo mój organizm jest w stanie się maksymalnie zregenerować w tym czasie 7, powiedzmy, godzin. I czy ja będę spał 7 godzin, czy będę spał godzin 15, to nic nie zmieni. I tak samo jest w twoim wypadku, tak? Powiedzmy, nie wiem, ile masz, ileś tam lat, ile masz.
Jeżeli dla ciebie to jest 8 godzin, to możesz spać 14 godzin, tylko pytanie po co? Bo to ci nie spowoduje, że będziesz bardziej wydajna, zdrowsza i tak dalej. To nic nie zmieni dla ciebie. Po prostu tak naprawdę, jak podchodzimy do tego tak dokładnie, to po prostu stracisz czas, który mogłabyś coś zrobić. Nie wiem, pogadać z znajomymi, opowiedzieć zaległe strumyki Marka na przykład. No, to, po prostu stracisz czas, no, które mogłabyś swojego spożytkować produktywnie, więc ja staram się zgodnie z tą ideą po prostu nie spać dłużej niż mój organizm tego potrzebuje. Mam tylko też taki warunek, że w dni treningowe, czyli w dni, w których jak na przykład trenuję codziennie, bo też tak się zdarza, to wtedy staram się spać 8 godzin, nie? Ale jeżeli mam między dniami treningowymi jeden dzień przerwy, to śpię po 7 godzin, nie? Czyli tak jak kładę się około 10 i wstaję tak jak po 5. Tam kładę się do łóżka, znaczy, że zasnąłem, tak? Więc tak powiedzmy te pół godziny tam się jeszcze pokręcę, coś tam popatrzę w komórkę czy w telewizor. Ale staram się spać 7 godzin, bo mógłbym spać 9, tylko po co? Szkoda mi czasu, mógłbym go spożytkować lepiej. Ale oczywiście, no, ty możesz chociaż robić jak chcesz, tak? Natomiast moja żonka też tak ma, że ona może spać i 12 godzin dziennie. A to jest niezdrowe, no. A co twoja żona to ci? Słucham? A ile twoja żona śpi? No może spać i 12 godzin, 10. Żona, no, ona bardzo lubi u mnie spać. Ale to jest niezdrowe. Tak samo jak spanie. Możesz się obudzić po 10 godzinach i być nieprzytomna. Dlaczego? Dlatego, że człowiek śpi w interwałach 1,5 godziny, tak? Nie wiem, czy wiesz, chodzi o ciężką fazę snu, tak? Fazę REM. To nawet fazę go tak 20 minut i się pojawia co godzinę chyba 10, co godzinę. Więc tak naprawdę, jak się obudzisz w fazie ciężkiej snu, to tak naprawdę tylko sobie szkodzisz, bo... Ale wiesz, bo obudzisz się nieprzytomna, obudzisz się nieprzytomna, bo to o to chodzi, nie? I dlatego trzeba spać właśnie jako takie interwały 1,5-godzinne i wtedy jest wszystko okej. Okay. Niektórych to naprawdę trudno obudzić, bo mają tak mocny sen. Skręć w lewo. To ta masakra. No ale to też jest mit, ranciowie nie mają mocnego snu. Wszyscy ludzie śpią tak samo. Pytanie, w jakiej fazie snu się obudzisz? Jak się obudzisz, jak sobie tak ustawiasz, powiedzmy, czas spania, że budzisz się po, nie wiem, po 7 godzinach, czy po 8 godzinach, czyli w tej ciężkiej fazie snu, to nie możesz wstać i jesteś nieprzytomna. Ale wtedy wystarczy, że się położysz pół godziny wcześniej, żeby się obudzić w fazie snu lekkiego i obudzisz się rzeźka. To musisz sama przetestować, poczytać o tym, ale tak jest. No, ludzie śpią tak samo. Fazy snu u ludzi są takie same. To się nie zmienia, dlatego że ty lubisz spać. Chodzi o to, ile czasu śpisz, jak długo i w jakiej fazie snu się budzisz. No, ja dlatego staram się spać te 6 godzin do 7, bo już wiem, że jak będę spał 8,5 na przykład, to wtedy już wejdę w fazę snu ciężkiego i rano, pomimo tego, że długo spałem, jestem nieprzytomny, nie? A są takie niuanse, Gancia, ale to potwierdzone naukowo, nie? Nie wiem, czy kiedyś tak miałaś, że obudziłaś się, spałaś krótko i się obudziłaś i byłaś rzeźka. No bo się obudziłaś w fazie snu. I co? Obudziłaś, spałaś krótko, a miałaś dużo energii. Tak się też zdarza, bo to chodzi o to, kiedy się obudzisz, no. W jakiej fazie snu? Słuchajcie. Ten odcinek o śnie kończymy. Będzie pewno tytuł o śnie i chorych albo coś takiego. Zobaczymy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Też. Jancia też możesz się pożegnać. Pa, pa. I kochani, pięknie wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa, pa i cześć.